No dobra, czego tu szukamy? No, na mapie widać zabudowania wokół wulkanu. Jakieś opuszczone placówki, wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Avery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę. Widzę jakieś ruiny przed nami. Zaczekajcie tu, pójdę się rozejrzeć. Jak tam, Wiktor? Cały czas dużo podróżujesz? Staram się. Biorę takie fuchy, żebym nie musiał siedzieć przy komputerze. Wspominałem już Nathanowi. Jestem w szoku, ile branży przeniosło się do internetu. To nie daje sporo opcji na polsku 10 gorącego towaru. Jasne, tyle że ja wolę spotkania na żywo. Łatwiej wtedy człowieka rozgryźć. Ale nie zrobię tego, gadając z mistrzem antyków kropla RPG na czacie. Tak, domyślam się. Nie ma nic ciekawego. No i? A, nic godnego uwagi. Dobra, jedźmy dalej. A jakie są szanse na to, że wulkan wybuchnie, gdy się do niego zbliżymy? Zerowy, jest wygasły. Zaufaj, to była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem, jak się dowiedziałem, że tu leci. Drugo, ten tani wynajem. Czekaj, Sally, czy ty właśnie się przyznałeś do tego, że coś zresearchowałeś? Młody, nie może być tak, że tylko ty się zawsze myślisz. Ten most nie wygląda zbyt solidnie. To wygląda obiecująco. No dalej, dalej. Skakuję. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Jestem. Dobra, młody. Tylko nas nie zabij. Hej, nie jedź za szybko. Jedź środkiem. Tak, macie jeszcze jakieś dobre rady dla mnie? Spokojnie! Wszystko gra. Chryste. Chyba zaczynam łapać. Proszę bardzo. Ha, ha. Nie, nie, nie! O, Jezu! Moje pery! Patrzcie, ślady opon. Co z tędy jechać? A, patrzcie tam na wzgórzu. Chyba jakaś wieża. W końcu coś mamy. O, Wiktor, o co się tak kłóciłeś z gościem z wypożyczalni? Twój brat się uparł, żebym wziął jeepa z wyciągarką. Wyciągarkę załatwiłeś, ale o dobrym zawieszeniu już nie pomyślałeś. Ej, bo to ważne. Jedziemy w teren, może padać, możemy się zakopać.
Założę się, że zjedziemy całą wyspę i ani razu nie użyjemy tego dziadostwa. Dobra, trzymajcie się. Spokojnie. Bez szaleń. Tak. Nathan, dlaczego Avery, Tew i inne szychy pirackiego świadka mieliby razem ukryć swoje skarby akurat w pokoju, co? Kto wie, może chodziło o bezpieczeństwo? Brytyjczycy deptali im po piętrach. Tak. Może Avery pomógł im zniknąć. Facet ewidentnie miał swój gałkę do ukrywania różnych rzeczy. Chodźmy przyjrzeć się tej wieży. Idę z tobą. Jest w niezłym stanie jak na budowlę, która ma kilkaset lat. Tak. Te ruiny z pewnością są z czasów Avery'ego. Sam, zobacz. To symbol Christophera Condenta. Kapitana Ognistego Smoka. Miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Avery'ego. Może Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to bez sensu. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, to jeszcze nie ostatni punkt naszej wyprawy. O, kora jest obdarta. Coś było owinięte wokół tego drzewa. Ej, a wiecie, że nasza fura ma wyciągarkę? O, prawdę? Nie wiedziałem. Co chcesz z nią zrobić? A jeszcze nie wiem. Okej, powinno być dobrze. Dobrze się bawisz? Ale tu stromo! Dobra, gotowi? Spróbuj teraz. Zobaczmy. Spokojnie. Spokojnie. Aha! Widzisz,
sali? Opłacało się wziąć wyciągarkę. Wjechaliśmy na górkę. Jeszcze na siebie nie zarobiła. Spokojnie, metoda małych kroczków. Dawaj. Ja tam wolę długie sukcesy. Jezu, jaki widok. Wow, coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie, jesteście bogatymi piratami i przyjeżdżacie sobie tutaj, wolni od ucisku państwa. Biedni, prześladowani piraci. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 to nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem. Się dłuży droga na ten wulkan. Cierpliwości, Wiktorze, cierpliwości. Wiesz, jak ci piraci się tu dostali? Wypłynęli z Anglii, potem Brazylia, przez Atlantyk do południowej Afryki. Dotarli tu, korzystając wyłącznie z papierowych map i obserwacji gwiazd. Hej, zbędny wykład. Żyłem w marynarce. Chodzi mi o to, że my mamy znaczy ładnie. Może, ale i tak tracimy. A to znalezisko. Cholera! Hamuj! Hamuj! No, są tam. Co tam mamy? Kręcą się jacyś wojskowi. Ludzie na Dean? Dokładnie. Cholera jasna. A, wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? Że to jest jedyna droga do wulkanu. A, niech to szlak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gry plan, Nate? Róbcie to, co ja. Uwielbiam puste groźby. Jak my się stąd wydostaniemy? Będziemy się tym martwić, jak załatwimy typków z Shorela. O, cholera! Ugh!
znalazłem jednego z naszych! Tylko ostrożnie! Przeczesać teren! Szlak by to! Okej. Już po wszystkim. Cholera jasna. Rafe i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. Znajdą ten skarb choćby przez przypadek. Jezu, ci piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. No jak się stąd wydostaniemy?
ruszy! Jedna leży, teraz druga. A nie mówiłem, że się przyda? Jasne. Mi chodziło tylko o to, że facet z siebie starł. Spokojnie! Sali, jak dobrze znasz Nadine? A co? Tak sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz ją, żeby odwołała swoich ludzi. Ta, jasne. A jak obiecamy jej większą działkę niż Rafe? Nie, ona tak nie pracuje. Woli dostać pieniądze. Patrzcie, typki z Shoreline. A, nie bawią się w półśrodki. I niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. A co jeśli oni już znaleźli ten skarb? Przeczesują to miejsce cal po calu. Jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. Tak, masz rację. Myślisz, że warto zaglądać do tego budynku? Cholera, nie skoczę tak wysoko. Mógłbyś wykorzystać auto. To tylko propozycja. Ej, Sam, jeśli pozwolisz, jak spędzałeś czas w więzieniu? W sumie to głównie czytałem. Był taki jeden strażnik, który mnie polubił. Załatwiał mi książki z biblioteki. Jakie książki czytałeś? Historyczne. Zwłaszcza te związane z Averym i innymi piratami. Tak na wszelki wypadek, nie? Jasne. Wiesz, poza czytaniem książek, robieniem pompek, i unikaniem bujek, miałem dużo czasu na przemyślenia. Z grubsza tyle. Sam, byłeś skumplowany ze strażnikiem. Czemu nie szepnąłeś nam słówka przez niego? Próbowałem. Poprosiłem, żeby wysłał list na twoją skrzynkę. I nic nie przyszło. Bo naczelnik nas przyłapał. Zmieścili mi niezłe lanie. O strażniku słów zaginął. Jezu. Niedługo później naczelnik umieścił mnie w celi z Alcazarem. Nie spodziewał się, że się polubimy. Wiesz, tak sobie teraz myślę. Ja chyba kiedyś miałem do czynienia z Alcazarem. Jeszcze zanim was poznałem. Serio?
Jakim cudem jeszcze żyjesz? Tere był zgoła innym człowiekiem. Dopiero zaczynał swoją przestępczą karierę. Znałem jego szefowi kilka drzeworytów. Lubił szogunów i Alcazar był pośrednikiem. Jak się zachowywał? Wygadany, porywczy. Jakby lada chwila miał wybuch. W takim razie niewiele się zmienił. Skarnąłem pieniądze i czy... Na Shoreline coś znalazł. Powoli. Dobra. Skończymy naszą rozmowę? Właśnie. No więc zgarnąłem pieniądze i czy pojedę się zginąłem. Patrzcie na to, chłopaki. A to co? Super. Widać praktycznie całe Kings Bay. Tak. Hej, patrzcie, tam jest miasto. Jest dolina rzeki. A, proszę, proszę. Niezły widoczek. Mam wrażenie, że za chwilę obudzę się w karcerze. Że to wszystko jakiś sen. Sam. Nie, nie, nie żalę się. Po prostu... Dobra, znajdźmy ten skarb. Jasne. Ej, chłopaki, za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Kręcą się tam jakieś typki z Shoreline? Trudno powiedzieć. Rozejrzyjmy się i jedźmy dalej. Most zwodzony. Powiało średniowieczem. Wiesz, nie stawia się takiego mostu, jeśli nie chce się czegoś ukryć. Albo czegoś ochronić. Schody są uszkodzone. Nie dostanę się do korby. Poszukam czegoś, na czym można stanąć. Hej, młody! Słuchaj, na szczycie wieży jest jakaś wielka skrzynia. Może się na coś przyda. Kolejny symbol. Tak, to znak Anne Bonny. Grasowała po Karaibach.
Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają źródła. W sumie. Avery pewnie i ją zaprosił. Ludzie z Shoreline tu byli. Znalezione, nie kradzione. Hej, uważaj na siebie, mów. Ej, chłopaki! Za tym mostem stoi ogromna wieża! Największa ze wszystkich! Bingo! Sam! Ej, młody! Wszystko w porządku? Nic mi nie jest! Nic ci nie jest? Okej. Dasz radę? Dobra, do zobaczenia. Przeprowadzę auto. Wy się odprężcie, ja to załatwię. Znaczy, tu jest tylko jedna korba, wiesz? Działaj dalej, młody. Zostaw to! Wciorlaj się!
tanio skóry nie sprzedadzą. Mam to jeszcze raz. Proszę bardzo. Wieża na wulkanie. Co, zbliżamy się do finału? Sorry! Nie, żebym się czepiał, ale skoro Avery wydał tyle kasy na tę wieżę, to mógł się też szarpnąć na jakąś poręcz, nie? Rozejrzę się tutaj. To ile dokładnie wisisz Alcazarowi? Połowę. Połowę czego? No, on wie tylko o skarbie z Gunsway. Warte 400 milionów. Tak, ale Nathan ma rację. W grę może wchodzić znacznie więcej. Trzeba było powiedzieć, że skarb jest wart 200 tysięcy. Nigdy nie podawaj wspólnikom prawdziwej daty. Wtedy nie wiedziałem, że zostanę jego wspólnikiem. Wszystko gotowe. No to lecimy! Thank you.
Ruchy, ruchy! Nic ci nie jest? Bywało lepiej! Młody, wyciągnij nas z tego! Dobra, trzymajcie się! Spodać dalej łaski pełna pan z tobą mogę zagadać między nierestami i Błogosławiem. Spokojnie, spokojnie! Ach, przednia zabawa, co? Tak, jeszcze długo będę miał o czym gadać z psychiatrą. Czekaj, chodzisz do psychiatry? Nie, ale teraz muszę pójść. Dajcie spokój, przesadzacie! Panowałem nad sytuacją. Dobra, złapcie się czegoś! Ach, proszę, choć raz obyło się bez emocji. Prawie jestem zawiedziony. Prawie. Okej, okay, a teraz znajdźmy wejście. Dobra, chłopaki, idziemy po nasz skarb. Tędy nie wejdę. Co my tutaj mamy? O, chyba coś tu jest z tyłu. Sam? Dobra, no to dajemy. Cholera, zamurowane. Dobra, rozejrzyjmy się. Ej, ostrożnie z tym, młody. Uwaga! A, Jezu! Mówiłem, uwaga! I poszedł... Sam, zaczekaj! Dalej! Chyba się podniecił. A, długo na to czekał. Ty,
Ale nie widzę żadnego skarbu. Chłopaki? Idę! Patrz na to. Święty Dyzma. Po raz kolejny. No i? Co tu mamy? Kolejne symbole. Averiego, Tomasa Tew, a to... To Adam Baldridge, tu masz Josepha Faro i Richarda Wonda. Czyli sami piraci. Okej, twoja teoria o wspólnym skarbie nie jest całkiem bez sensu. No dobra. Masz pomysł, jak to rozgryźć? Trzeba coś wcisnąć, pociągnąć? Może... któreś ramię albo... No, spróbuj. Dawaj. Chłopcy, jak już skończycie molestować biednego Dyzmę, chciałbym, żebyście coś zobaczyli. Trapezoid. To jest na pewno wulkan. Korona to King's Bay. Patrzymy na mapę, panowie. Wiktor, ty cholerny geniuszu. Słyszałeś, Nate? Geniuszu. Tak, tak. Skoro my jesteśmy tutaj, to ta wieża będzie Averiego. No dobrze, a gdzie reszta symboli? To są wieże z tamtego okresu. Znaczy, że skarb jest w jednej z wież, tak? No, ale której? Naliczyłem ich 12. Ej, Wiktor. Nie przerzuciłeś się na papierosy, prawda? Czyli nie byliśmy tu pierwsi. Wszyscy uwaga! Uważajcie! Alej za kierowniku! Szlakmy to! Zasadzka! Biegnę naokoło! Uważajcie! Mamy ich na celowniku!
celowniku! Miejmy nadzieję. Nic wam nie jest? Nie. W porządku. Tam? Tak, tutaj. Ej, co robisz? Potwierdzam przypuszczenie. Cholera. Patrz na to. Oni też rozgryźli wieżę. Symbole, miejsca, wszystko. To co teraz? Co teraz? Mamy przerąbane. Bo nas jest tylko trzech, a ich Bóg jedyny wie ilu. I są grubo przed nami. No ale nie wiedzą, do której wieży jechać. To fajnie, Nathan, bo my też nie wiemy. I tu się mylisz. Patrz, trochę się wytarł. Widzisz, pasuje. Na pewno, to równie dobrze może być to. Spokojnie. Zawsze to tylko dwie wieże. Dobra. To ja wezmę tą, ty i Sally tamtą. O nie. Ludzie Rafe'a na 100% już się tam kręcą. No właśnie, dlatego jeżeli chcemy ich uprzedzić, to lepiej, żebyśmy się rozdzielili. Sam daj na luz, okej? On ma rację. Te wieże stoją bardzo daleko od siebie. Szlak by to. Jak spotkasz tych głąbów z Shoreline, to daj znać, okej? Do miłego. Chodź, Nate. Nie ma czasu. Tak. Dobra, jest nasza wieża. Naprawdę sądzisz, że cały ten skarb będzie sobie leżał na środku jakiegoś rynku? No, to by było wariactwo. Ale wariatów nie brakuje. To prawda, to prawda. Qu'est-ce que vous faites?
Litera anconche ti vanno per lui voler? C'est combien? On est posé à côté des eaux. Et vous n'utilisez pas de pesticides sur ces ponts? Dobra, nie będzie. Dziękuję panu bardzo. Smacznego. Pan powie znajomym. Dawajcie się, daj. Wjeżdża. Ale Sali, chodź zobacz, to jest lemur. Chodź się przywitać. Oui, c'est évident. Hey, Sali. Je vois pas quand je suis là. Nikomu nie można uszukać. C'est le fin vintage du monde. Pas trop mal. J'ai vendu la voiture. Et j'essaie de manger des haricots de limo tropicaux. Oui, madame. Vous n'êtes pas à votre place habituelle. Non, idziemy. Zamknięte. Trzeba będzie się zakraść. Zbytnie. Zwykle tak się rozumie słowo zakraść. Hej, Sali, chyba się tędy przeciśniemy. Damy radę. Jezu, wysoko. Poradzisz sobie? Zajmij się sobą, nadążam. No, przynajmniej widok jest świetny, co? Okej, zaczynamy zabawę. W lepszym stanie niż pozostałe. Stoi w samym środku miasta. Wydostanie skarbu może się okazać trudne. Pieczęć Edwarda Englanda, jak na mapie. No to czego szukamy? Dobre pytanie. Wysoka wieża zegarowa. Tak, to prawda. Co według ciebie? Zamknij. Rozumiem. Uderzmy w ten dzwonek.
Hej, Sam! Jesteśmy we właściwej wieży. Odzwoń. W tym mieście jest kiepski zasięg. No, nie ma sensu czekać. Zaraz wracam. O kurwa! Niemożliwe! Ej, zobacz, Sali, zegar wciąż działa! Zauważyłem. Postaraj się nie utknąć między kołami zębatymi. Się wie! Wszystko gra? Tak, w porządku. To nic nie dało, Nate! Zamek Skorpiona puścił. Okej, ruszam do kolejnego. Hmm.
Zaczynam mnie od tego mówić. Zamek Skorpiona puścił. Okej, ruszam do kolejnego. Podjechać w górę. Lew. Chodziłem z jedną lwicą. Sam się odzywał? Jeszcze nie. A na pewno nic mu nie jest. Może bateria mu padła. Symbol Averiera. Co? Szlak! Na tym koniec! Hej! Na górze jest jeszcze jeden dzwon! Zaczekaj! Idę na górę! Dobra.
muszę przyspieszyć. To się nazywa leczem. To się nazywa widoczem. Mam nadzieję, że nic ci nie jest sam. Okej, Sally! Jestem na górze! Spadł! Jasne, postaraj się nie zrzucać mi niczego na głowę, co? Muszę sam uderzyć w ten dzwon. Dobra, zaczynamy. Sali. O, cholera. Przynajmniej otworzyłem drzwi. Ha! Można i tak. Jesteś cały? Jeszcze nie wiem. A ty? Dobra. Ha.
Patrz! Moneta! Chcesz? Jasne, dlaczego nie? Rozejrzyjmy się na dole. Nie obraziłbym się na złoto i klejnoty. Sam, nareszcie, w porządku? Przeszukałem wieżę. Pusto. Cóż, my za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Poważnie? Okej, już jadę. Już jedzie. To dobrze. Sali. Przecież wiem. Wow. Ej, to nasi panowie? Ta Henry Avery, Thomas Tu, wspólnicy. Założyciele. Tylko czego? Najgorszego klubu poszukiwaczy w dziejach. No, to symbole Averiego i Tu. Wyglądają trochę inaczej. Tak, są ozdobione gwiazdami. Obracają się, ale jak należy je ustawić? Czekaj chwileczkę. Znów pirackie symbole. Adam Baldridge, Anne Bonny i Christopher Condent. Jest zbyt dużo możliwości. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te drzwi. Wciąż mam nadzieję na skarb. Hmm? Nie ty jeden. I zobacz, miałem rację. Baldridge, Bonny i Condent. Wyśmienicie. Co oni tu robią? No przekonajmy się. Wow, ale wąsy. Prawie tak okazałe jak twoje. A. Ujdą. Nie. No i nic. Nie. Spójrz na te gwiazdy. Są takie same jak na symbolach Averiego i Tua. O, masz rację.
A, no tak, Condent, czyli jednoręki Billy. Widać, jedna była sztuczna. To kolejny z tych gwiezdnych wzorów. Tak, ale ten się różni od poprzedniego. A, faktycznie, bez strzacha. Dzięki, nie tylko ładnie wyglądam. Bonnie była ruda. Tak. Co myślisz? To symbole Averiego i Tune. Gwiazdy się tam ustawiały, pamiętasz? Tutaj jest tak samo. Nie wiesz, prawda? Ej, na świecie żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Nie utknęliśmy. Daj telefon. Zadzwonić do przyjaciela? Ciepło. Napiszę do brata. Dobra. Wiesz co? Te obrazy są całkiem ładne. Jeśli nie znajdziemy skarbu, sprzedajmy je muzeum. Poszukajmy tych wzorów. Okej, tak tylko mówię. William Mays. Amerykanin? Nie. Tak, z Rhode Island, jak Thomas Tew. No i nic. Pokrzyku. Hej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand, trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mays. Okej, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg, na wszelki wypadek. Czekaj, Nathan, znalazłeś skarb? Jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Odezwę się. Książki, globus, ten cały łąd wygląda na uczonego. Richard Wand był kapitanem Delfina. O, konkurował z Baldridge'em o nagrodę za najlepszą perukę. Ej, Sally, pomożesz? Robi się. Dzięki. Prosto? A kogo to obchodzi? No, mnie.
spójrz na twarz Farrella. Wolałby być gdzie indziej. Nie. No i nic. Nie. 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 Nie. No i nic. Okej. No co my tutaj mamy? Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Ja wiem. Sprawdzam tylko, czy sam też wie. Lubi czuć się przydatny. Tyle. Aha, jasne. Cholera, co tu się wydarzyło? Pewnie jakaś pochodnia spadła. Sprawdźmy to, co zostało.
Edward England. Miły grubasy. Jeden. O, sam mi odpisał. A, widzisz, Sally? Wychodzi na to, że nawet sam nie wie wszystkiego. Nieładnie się tak chlupić. No i dobra, popatrzmy na obrazy. Yazid al-Basra. Wygląda na Hindusa. Ciepło. Mogą. Zaraz. Avery przypadkiem nie okradł Mogołu? Honor w oczach złodziei. Jakby to się w ogóle liczyło. Nie. Nie. No i nic. 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 Dwa. Nie rozpoznaję go. Jest sporo młodszy od pozostałych. Nie. Nie ma nazwiska. Wygląda na Maura. Znalazłem gwiazdy, ale kim ty jesteś? I cztery. Dobra, mam nazwiska dwóch piratów. No, powinniśmy to rozgryźć. Thank you.
Co tu mamy? Jeszcze nie wiem. Może zapytaj Sama? Serio? Ej, mówiłeś, że jest ekspertem od piratów. Tak tylko mówię. Okej, numer jeden? Numer dwa? I trzy. Dobra, być może on coś wymyśli. Wiesz, to mi przypomina... Czekaj. Co robisz? Przecież masz zdjęcie. Trzymaj. Rekruci Avery'ego na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób mogli znaleźć jakieś wskazówki. To są wskazówki? Tak, pokaż. Voilà. Dobra, to mogą być pasaty. Tak, a to chyba szerokości. I myślę, że znowu trzeba pakować mandżur młody. Co? Prodeus quod licentia. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? O Boże, to oczywiste. Nate! Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobrze, kapuję, jesteś geniuszem, ale gadaj o co chodzi. Cześć. Sam, masz zdjęcie? No proszę, dzwonię sobie spokojnie do Sullivana, a kto odbiera telefon? Jak tam, Nate? Cześć, Rafe. Kopelat. Skąd masz ten numer? Sully zostawił go na serwetce? Chciałbym. O wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Nie, niestety musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Avery'ego. Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarb, co nie? Może chcesz się założyć? Ej, Nate, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka... Cóż, ona raczej woli... minimalizować niepotrzebne ryzyko. Wow, Rafe Adler chodzi na cudzym sznurku. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja o wszystkim zapomnę. Bo cię lubię. No kusząca propozycja, Rafe, ale... Niestety nie mam w zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej. Okay. Prodeus quod licentia. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Ta kompozycja. Zhakowałeś komórki. Zwinęliście mi krzyż. Słuchaj, Nate. Jeśli jesteś taki bystry, za jakiego się masz, przyjmiesz ofertę. To jak będzie? Słuchaj, miło się z tobą gawędziło, ale mam kogoś na linii, więc... Nate, jeszcze jedno. Nate! Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? Trzymaj się, stary. Sukies. Niech zgadnę. Uzbrojone draby już tu jadą. Sam,
Za Boga i wolność. Nathan, wiesz co to znaczy? Sam, posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. I zniszcz swój telefon. Co się dzieje? Ray wie, gdzie jesteś. Musisz znaleźć jakąś kryjówkę. Sam? Sam! Hej. Kupię ci nowy. Sally! To chyba wieża sama. Nie chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Tędy. O, przepraszam. Przepraszam. Jak myślisz, kiedy Rafe tu dotrze? Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Sorry, bro. Chodź, tutaj, Nate. Nate, uważaj! No, nie uciekaj się! Thank you.
dostaniemy do Sama. Jedź cały czas w dół. Genialny pomysł. Hej, są kolejni. Trzymaj się. Wystawanie. Jeszcze się zmieszczę!
Muszę się wydostać! Nie ma opcji, żeby to przeżył. Upewnijmy się. Cholera, niedobrze. Dobra, jest bezpiecznie. Tak. No to pięknie. Prodeus quod licentia. A, to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność. To ich motto, te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Mało powiedziane. Mamy libertalię. Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Avery'ego. Ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom, a ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie. Na północny wschód od Kings Bay. Rafe ma kopię tej mapy. Ale zanim Rafe ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertalii. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. Jak fucha w Malezji, Nate? Chyba nie pomyliłeś, drogi. Elena, ja... To nie to, co myślisz. Czyżby? Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Avery'ego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba... Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw... To jest Sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć.
Wybacz. Ja myślałem, że zmarł w panamskim więzieniu. Ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Averiego. No i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty w ogóle byłeś w tej Malezji? Ja... Halo. Zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań. Chciałem, ale nie wiedziałem jak. Trzeba było spróbować. Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale wiedziałem, że tak zareagujesz. A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie. Tygodniami. Gdybyś zginął, ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? To ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Boże. Ratuję tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, Nate. Hej! Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy? Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem, ukryjemy go gdzieś, mam wiele kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat, nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sam i ja ruszamy do Libertalii. Co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie radę. Chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Jakoś ci pomóc. Ogarniam. Pakuj walizki. Hej, Nathan! No? Widać ląd. Jak ci się podoba? Całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Słuchaj, braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem miarka się jednak przebrała.
Myślałem, że będzie większa. Na pewno to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś.